Władimir Putin wykorzysta każdy sposób, żeby lepiej kontrolować swoje państwo i swoich obywateli. Jednym z takich sposobów, bardzo skutecznych sposobów, jest religia. Dobrze rozegrana kwestia religii wam, jako dyktatorowi, może dać bardzo wiele. W tym filmie porozmawiamy właśnie o relacji Władimira Putina z Cyrylem I, czyli głową rosyjskiego kościoła prawosławnego. Postacią ciekawą na wszystkich poziomach tego, co robi, jak to robi, ale dodatkowo o fakcie, że tak naprawdę w dużej części to on jest odpowiedzialny za obecną rosyjską mentalność i za pewne narracje, które w Rosji istnieją. Bo powiem wam całkowicie szczerze, przygotowując się do tego filmu, odkryliśmy rzeczy, które sprawiają, że ta układanka w postaci tej dziwnej sytuacji międzynarodowej, którą obecnie mamy, uzupełniła się o parę elementów. Okazuje się, że rola Cyryla jest gigantyczna, nikt o niej nie mówi, więc czas, żeby ktoś o tym powiedział. W tym filmie opowiemy wam konkretnie o roli prawosławia w Rosji, o tym, kim Cyryl jest i jakie dokładnie ma powiązania z Putinem, co Cyryl ma z tego, że z Putinem współpracuje, co Putin, co jest chyba najważniejsze, ma z tego, że wykorzystuje Cyryla do bardzo konkretnych rzeczy, ale też o kwestii może trochę mniej oczywistej, czyli o tym, jak Cyryl, a właściwie cały kościół rosyjski prawosławny, stracił na tym, co obecnie się dzieje w kontekście pewnych walk wewnątrz kościoła prawosławnego na świecie. Ja wiem, to może nie brzmieć fascynująco, ale naprawdę zaufajcie nam, że to jest fascynujące. Bez zbędnego przedłużania, zostawcie nam tylko lajka, zostawcie suba, to nam serio bardzo pomaga i będziecie widzieć nasze filmy. I lecimy. Zanim powiem wam o samym Cyrylu, musimy zacząć od w ogóle roli Kościoła Prawosławnego. Szacuje się, że w Rosji jest około 100 milionów wyznawców tego odłamu rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, a w Ukrainie, co jest niesamowicie ważne, jest około 30 milionów, ale też konkretnie tego rosyjskiego. Jakieś 70% Rosjan jest obecnie pod duchowym zwierzchnictwem Cyryla. Z Ukrainą z kolei sprawa zaczyna wyglądać coraz bardziej inaczej, bo musicie zrozumieć, że prawosławie rządzi się trochę innymi prawami niż na przykład katolicyzm. To znaczy, o ile mamy jeden kościół katolicki, nie? Taki na cały świat. O tyle w prawosławiu mamy kilkanaście kościołów prawosławnych, które de facto są w pewien sposób równe sobie. Trochę tak, jakby było kilka kościołów katolickich i kilku papieży, z których wszyscy, przynajmniej na papierze wszyscy, mają te same kompetencje i takie samo prawo w ustawianiu dogmatów czy jakiejś polityki. Bo czysto teoretycznie, tak historycznie najważniejszym z tych wszystkich kościołów jest ten kościół bizantyjski. To patriarcha tego kościoła ma pewne unikatowe uprawnienia, ale poza tym te kościoły są w miarę równe. Te niezależne kościoły między sobą wyznaczają swoje strefy wpływów, swoje granice, ustalają swoją kanoniczność, czyli które są uznawane przez inne, które nie. A Cyryl, co wytłumaczymy wam później, jest człowiekiem, który ewidentnie wydaje się chcieć to zmieniać na swoją korzyść, na korzyść tego rosyjskiego kościoła. Po prostu musicie o nim myśleć jako polityku, który w tej kościelnej polityce gra na bardzo mocno swoją stronę. I tutaj, żeby wytłumaczyć wam to, co będzie się działo na samym końcu tego filmu, to musicie wiedzieć, że na przykład dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że rosyjski kościół prawosławny traci na rzecz ukraińskiego kościoła prawosławnego, który właśnie od bizantyjskiego patriarchy dostał pozwolenie na, wiecie, samoistne istnienie wiernych. Więc ta polityka tam jest niesamowicie skomplikowana i w ogóle te kościoły są niesamowicie skomplikowane i musicie o tym pamiętać w kontekście tego, co zaraz zaczniemy wam tłumaczyć. Bo przechodzimy do bardzo krótkiego rysu historycznego, kim w ogóle Cyryl I jest. Jest on wywodzącym się z całej rodziny duchownych, obecnie głową, patriarchą rosyjskiego kościoła prawosławnego. Od początku ambitnie piął się po szczeblach kariery, współpracował z KGB w trakcie istnienia Związku Radzieckiego, tego samego KGB, w którym pracował Putin, przypomnijmy. No i kiedy obejmuje stanowisko właśnie patriarchy, no to zaczyna pracować, kombinować i próbuje znaleźć miejsce kościoła, tego nowego kościoła w tej nowej Rosji. W dużym skrócie odkrył on, że może próbować zapewnić władzy podbudówkę ideologiczną do tego, co w Rosji właściwie się dzieje, zamiast za to, żeby nie tracić swojej niezależności, żeby zyskiwać pewne przywileje, pewne dobra, o których zaraz powiemy, no ale w ten sposób, tworząc pewne ideologie, pewne podbudówki pod różne zachowania władzy, staje się on sojusznikiem Putina. Bo Cyryl jest osobą, na którą w jakiejś części można zrzucić odpowiedzialność za ogólne zachowanie, za ogólną mentalność Rosji. To on w pewien sposób przedstawił, czy też forsował wizję rosyjskiego miru, tego samego rosyjskiego miru, na który dzisiaj Putin powołuje się, najeżdżając Ukrainę. Przedstawił całą tą religijność, która staje się częścią rosyjskiej mentalności. Dla Putina, który potrzebował jakiejś konserwatywnej ideologii, narracji, no to jest człowiek, który spada mu z nieba. Trzeba mieć jakąś ideologię, trzeba mieć jakieś podstawy dla państwa. No a religia, która jednocześnie od tego państwa jest mocno uzależniona i prowadzona przez przychylnego wam człowieka, no to jest doskonała sytuacja dla dyktatora. I to przypomnijmy, religia, która bardzo mocno mówi o wielkości Rosji, przynajmniej w tym konkretnym odłamie tej religii. Cyryl nazwał kiedyś Putina cudem od Boga. W ogóle ten pewien rodzaj mistycyzmu i takiej religijności, nazwijmy to właśnie wschodnioeuropejskiej, tam jest obecny. To znaczy, jest jakaś taka legenda, narracja, nie wiemy, czy jest prawdziwa,
nawet, ale no jest coś przekazywanego w rodzaju stwierdzenia, że Putin jeszcze w Związku Radzieckim otrzymał jakiś krzyżyk od matki, ma go do dzisiaj, albo że w ogóle ojciec tego konkretnego Cyryla ochrzcił Putina jeszcze w ZSRR i to w ogóle, wiecie, tworzy jakieś takie dziwne legendy, podania. Rozumiecie ten klimat. No i Cyryl to wszystko podbudowuje. Do tego nacjonalizm, który Cyryl też jak najbardziej propsuje. No i to, że obecne rzeczy, które się dzieją, tak, czyli najazd Rosji na Ukrainę, też jest bardzo mocno przez Cyryla propsowane, nazwijmy to. I warto zaznaczyć, że tutaj narracja jest bardzo konkretna. To, co robi Rosja, to tylko pomoc Ukrainie, bo ona została zinfiltrowana przez przebrzydły Zachód. Przecież tam są parady równości, tak, parady LGBT, jak tak można, to jest zgnilizna Zachodu. I to jest narracja, którą Cyryl mówi od bardzo, ale to bardzo dawna. I to jest ta sama narracja, którą teraz możemy słyszeć w rosyjskich mediach, które eksperci wypowiadają się na temat tego, że no Ukraina przecież tutaj, jakby trzeba ją powstrzymać, bo ona się zmienia w coś złego i my nie możemy na to pozwolić jako Rosja. Więc to, że Cyryl taką narrację przedstawił od naprawdę dawna, a dzisiaj ta sama narracja leci w mediach i służy do usprawiedliwiania tego, co się dzieje, to już coś pokazuje. No dobra, ale dlaczego Cyryl w ogóle chce wchodzić w takie konszachty z Putinem? Dlaczego chce podpisywać się pod władzą, która robi takie, a nie inne rzeczy? No to odpowiedź jest bardzo prosta. Cyryl po prostu ma z tego bardzo dużo zasobów, pieniędzy, ale przy okazji ma pewną dozę niezależności. I ja wiem, że to brzmi jak całkowity paradoks. Dzięki podporządkowaniu się dostaje więcej wolności. Trochę tak jest. Dzięki temu, że jego linia jest ogólnie zgodna z linią Putina, przy czym ciężko, żeby była niezgodna, skoro sam w dużej części ją pisał, no to jego mniejsze działania są, wiecie, niezakłócane, tak? Wystarczy, że on jest ogólnie zgodny z linią władzy, no i w sumie niech robi co chce w tym kościele. No poza tym, tak jak mówimy, ogromne środki finansowe. Państwo przeznacza pieniądze na fundacje, które zajmują się remontowaniem kościołów, jakiś siedzi, kościół dostaje różne dobra, a poza tym za te pieniądze robione są rzeczy. Ja w tym wie rzeczy nie przypadkowo. Bo wiecie, takie nieprzejrzyste rzeczy co najmniej, bo kiedy Cyryl na przykład kiedyś miał taki moment, że skrytykował może korupcję w Rosji, stwierdził, że to może być szkodliwe, no to już chwilę później udało się zdobyć jego zdjęcie, gdzie nosił zegarek za 30 tysięcy dolarów, a poza tym krążą legendy o jego rachunkach bankowych w Szwajcarii, jego domach, jachtach i tak dalej. Także Cyryl pod tym względem jest dosyć klasycznym rosyjskim oligarchą, no może nie na aż tym poziomie, ale no jednak należą do raczej tego grona ludzi. Chociaż tutaj warto też zauważyć, że pieniądze są potrzebne nie tylko na takie rzeczy, ale też na rozwój swojej, nazwijmy to firmy, bo w tym momencie można tak na to spojrzeć. Bo jeśli potraktujemy to, co on robi, jako pewnego rodzaju biznes, to byśmy się bardzo nie pomylili. Bo typ ma bardzo duże zakusy, żeby stać się ważniejszym patriarchą niż ten patriarcha bizantyjski. Tu szybki disclaimer, bizantyjski i Konstantynopola to jakby mówię zamiennie. Tak szczerze to Bizancjum mówi się łatwiej i będę musiał robić mniej powtórek. No wykorzystuję do tego ideę tego trzeciego Rzymu. No to jest ta idea o tym, że po Rzymie, po Bizancjum, Konstantynopolu przychodzi czas na Moskwę jako tą trzecią wielką stolicę prawosławia. No sprowadza się to do niczego innego jak wzmacniania swojej pozycji na arenie kościołów prawosławnych w sumie. No i można was zapytać dlaczego, ale tu odpowiedź jest oczywista. Im większe macie tereny, im większe macie wpływy, tym więcej pieniędzy macie. I tym więcej rządu dusz. A nasz patriarcha, jak tłumaczymy w tym wątku, jest tak trochę biznesmenem. No dobra, ale to znamy mniej więcej motywację samego patriarchy. Teraz zapytajmy się, po co to Putinowi? Jak Putin z tego korzysta? Czemu dotuje Cyryla? Czy on nie byłby w stanie rządzić bez religii? No pewnie by był, ale zwróćcie uwagę na przykładzie tego, co się dzisiaj dzieje, tego ataku Rosji na Ukrainę, jakiej on narracji używa. Bo to, co dzieje się na poziomie propagandowym tej wojny, no to jest pewien rodzaj świętej wojny, takiej znanej z średniowiecza. Przypominamy, dosłownie jednym z pretekstów konkretnie wypowiedzianym przez Putina było to, że robi to, żeby chronić ludność właśnie tego wyznania rosyjsko-prawosławnego. Putin w tej wizji rosyjskiego miru, tego terenu Rosji, wielkiej Rosji, Rosji mocarstwa, które panuje nad tym terenem na świecie, całkowicie pisuje się w narrację, która idealnie zgrywa się z kościołem, który przecież mówi bardzo podobne rzeczy. Do tego argumentacja na poziomie Ukrainy zamieniającej się w liberalny spisek i Zachód, który ją rozgrywa, zgnilizna moralna, parady równości i tak dalej, no to wszystko jest bardzo mocno powiązane z tą kulturową, religijną narracją. I to jest naprawdę ważne. Jeśli chcecie zaatakować naród, który przez Rosjan, jeszcze do niedawna, tak, był postrzegany jako bratni naród w pewien sposób, no to musicie mieć jakąś podstawę ideologiczną, podstawę propagandową. Czy ktoś z was znajdzie mi potężniejszą podstawę niż religia, w którą wierzy 70% społeczeństwa, która na pierwszym miejscu stawia Rosję jako tą, która jest tą potężną i może no, robić co chce, bo ona ma zawsze rację i ona chce dobrze dla wszystkich, której przywódca nazywa się bezpośrednio darem od Boga? Legitymizacja, jaką Putin
Putin uzyskuje dzięki Cyrylowi, dzięki religii, którą w jakimś stopniu kontroluje, jest gigantyczna. Zauważmy, że na spotkaniu z papieżem Franciszkiem Cyryl przez 30 minut z kartki czytał uzasadnienie i argumenty za tą interwencją, nazywając to właśnie, wiecie, misją specjalną, powtarzając wszystkie te kłamstwa i całą tą propagandę. Zauważcie, jakie to jest mocne. Wyjdźmy na chwilę z sytuacji, w której jesteśmy my. Wyjdźmy, wiecie, z tej bańki, że jesteśmy Polakami i zastanówmy się nad tym, że słyszymy, że nie przywódca państwa, które atakuje, a jakiś, wiecie, przywódca religijny mówi o tym, że to państwo tak naprawdę jest bardzo złe i w ogóle robi krzywdę Rosjanom, robi krzywdę wyznawcom tej religii rosyjskiej i oni muszą jakoś sobie z tym poradzić i Putin im tylko pomaga i to dzięki temu wszystkiemu. Ja wiem, to jest oczywiste jakby dla nas, że to jest nieprawda, ale z drugiej strony, gdybyście byli w innym miejscu na świecie, albo na przykład byli osobami prawosławnymi, na przykład, nie wiem, tutaj strzelam losowo państwo w Grecji, no to nie twierdzimy, że to was od razu przekona, ale jednak ten poziom, czy może was to przekonać, naszym zdaniem jest dużo mocniejszy w przypadku autorytetu moralnego, jakim dla wielu osób jest przywódca duchowy, niż w przypadku Putina. Więc ta propaganda, którą można słowami Cyryla sprzedać światu, jest no nie do przecenienia. Więc kiedy lepicie sobie tą wizję wojny ojczyźnianej, bo NATO chce nas zaatakować z Cyrylem i z tą całą religią, która daje wam tą podbudówkę moralną, ideową, duchową, pokazuje waszą wyższość wśród narodów, taki trochę mesjanizm, czajcie o co mi chodzi, to ułatwiacie sobie potencjalne tłumaczenie przeciętnym Rosjanom, dlaczego to wszystko się dzieje. I to właśnie po to Putinowi jest ta religia. Dzięki temu może w jakiś sposób kontrolować społeczeństwo, kontroluje kolejną sferę przekazu w życiu codziennym, ma dostęp do tych szerszych idei i też lepsze propagandowe dotarcie do wyznawców prawosławia na świecie. To są rzeczy, za które warto ufundować parę kościołów, ale to wszystko nie jest takie cukierkowe i to nie jest tak, że Cyryl dzięki temu, co wam teraz tłumaczymy, on w ogóle zyskał wszystko i w sumie nie musi się martwić w ogóle o konsekwencje swoich czynów. Bo można powiedzieć, że jest jakaś dziwna sprawiedliwość na świecie w tym wypadku? Bo Cyryl traci i wbrew pozorom, te konotacje z władzą, które dawały mu naprawdę dużą potęgę, obecnie zaczynają być dla niego problematyczny na poziomie personalnym, chociaż to dużo mniej, ale też poziomie religijnym, tej polityki religijnej. Zacznijmy od tej osobistej, bo to będzie bardzo szybkie i bardzo krótkie i trochę bez znaczenia tak naprawdę, ale czujemy, że musimy wam powiedzieć. To znaczy to, że miał zostać wpisany na listę sankcji Unii Europejskiej. Na koniec dnia nie został, bo Węgry stwierdziły, nie, nie zrobimy tego i my nie chcemy. Orban powiedział wykreślić go, bo inaczej nie podpisze. I tutaj szybko chcemy wytłumaczyć, bo najlepsze informacje, do jakich dotarliśmy, najlepsze analizy wskazują na to, że prawdopodobnie chodzi o to, że Cyryl i Orban mają dosyć takie przyjacielskie relacje, to jest dużo powiedziane, ale bardziej szanują się nawzajem. To znaczy, wiecie, no, Orban mówił o tym, że chrześcijaństwo w Europie w ogóle wymiera i bez chrześcijan ze wschodu nie będziemy w stanie uratować naszych wartości i w ogóle, wiecie, no takie te wszystkie rzeczy, które mówi Cyryl. A Cyryl z kolei wspominał o tym, że Orban jest jednym z niewielu tych zachodnich przedstawicieli, którzy faktycznie dbają o właśnie rodzinę, o takie wartości chrześcijańskie i on w sumie szanuje typa. Więc no, na tym poziomie chyba po prostu Orban stwierdził, że jednocześnie może spoliczkować Unię Europejską i jeszcze typa, którego nawet lubi, to go będzie lubił jeszcze bardziej, więc panowie sobie z dzióbków spijają, tak jakby git. Ale przejdźmy do tej dużo ważniejszej części. Bo tą najważniejszą częścią jest strata całego kościoła prawosławnego, konkretnie rosyjsko-prawosławnego, bo tak jak wam mówiliśmy, jest wiele tych pojedynczych kościołów. Bo widzicie, w Ukrainie absolutnie całkowicie kościół ten rosyjsko-prawosławny był najpopularniejszy. Oczywiście nazwijmy to filia tego kościoła na Ukrainę, no ale jednak to było najpopularniejsze wyznanie. Tych prawosławnych oczywiście. Bo jeszcze niedawno to prawosławie, kontrolowane właśnie przez Cyryla, w Ukrainie było największym prawosławnym wyznaniem, absolutnie deklasowało wszystkie inne. Mimo, że na terenie Ukrainy działają teoretycznie trzy kościoły. Ale do 2014 roku sytuacja wyglądała tak, że tylko ten rosyjski był uznawany na tym właśnie, wiecie, tym ogólnoświatowym szczeblu, gdzie te najważniejsze kościoły uznają siebie nawzajem. Ale nadszedł 2014 rok i Ukraińcy trochę poczuli, że może nie jest do końca super bycie zależnym od Cyryla w kwestii wiary i powoli zaczęli ubiegać się o uznanie za kanoniczny swój oddział kościoła. Swój konkretnie już ukraiński kościół prawosławny. No i w końcu Cerkiew Prawosławna Ukrainy otrzymała niezależność od właśnie tego patriarchy z Konstantynopola. Dalej jednak ten rosyjski kościół utrzymywał większość. Dla jasności, to się nie nazywa rosyjski kościół, tylko pełna nazwa to Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, więc będę mówił ten rosyjski kościół, bo nie będę tego mówił za każdym razem całego. Ale w każdym razie właśnie ten rosyjski był dwa razy większy od tego ukraińskiego. Nawet po tym, kiedy ten został uznany za kanoniczny i już mógł być oficjalnie rozpoznawany na arenie międzynarodowej prawosławia. Ale w wyniku wojny i zachowania Cyryla ta sytuacja, no, zaczyna się diametralnie zmieniać. Ukraiński kościół prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego zaczął drastycznie tracić swoje wpływy. Coraz więcej parafii zaczęło przechodzić na stronę tego ukraińskiego kościoła i oczywiście ten rosyjski zaczął się trochę odcinać od Cyryla i mówił, że no, zachowanie Cyryla jest nie do końca okej, nam się w sumie nie podoba, ale z drugiej strony my nie potępimy agresora, bo trochę nam nie wypada i chyba nie możemy. Co w oczywisty sposób pokazuje, że to było PR-owe zagranie, które zresztą bardzo mocno zaczął wytykać ten ukraiński z kolei kościół, więc w ogóle tam
wojenka między nimi też jest niesamowita na pewnym poziomie. No ale to była po prostu próba zachowania wpływu, która raczej nie stopuje tej fali przejścia. A jest to o tyle ważne i prawdopodobnie raniące ego Cyryla, jak i jego wizję, wiecie, największego kościoła i przewódcy w świecie prawosławnym, że 1/3 parafii, ogólnie uznających to moskiewskie zwierzchnictwo, jest właśnie w Ukrainie. I jeśli wszystkie przejdą na stronę tego ukraińskiego kościoła, to może dojść do trochę zabawnej sytuacji, w której ukraiński kościół stanie się największy w świecie prawosławia, co byłoby całkiem ciekawym odwróceniem sytuacji, bo będą więksi niż ten moskiewski prawdopodobnie, co chyba Cyrylowi nie do końca się podoba i spina, więc może jednak troszeczkę stracił. I widać, że Cyryl panikuje, bo już teraz, kiedy mamy jakieś mniejsze kościoły, te właśnie podległe moskiewskiemu patriarchowi, i one tak wnoszą, że ej, bo przez to, co robicie, to my trochę, wiecie, nie chcemy być z wami kojarzeni, więc dajcie nam więcej autonomii, żebyśmy nie musieli, wiecie, na przykład odejść od was całkowicie, to Cyryl nie mówi nie, nie ma mowy, tylko tak daje znać, że no dobra, to może tam popracujemy nad tym, zobaczymy, co się stanie, bojąc się, że ewidentnie oni mogą się od niego odciąć w całości i jeszcze bardziej straciłby jakiekolwiek swoje wpływy. Okazuje się, że to uzależnienie się od Putina, które na początku było naprawdę dużą zaletą i dawało mu bardzo duży potencjał, teraz zaczyna się na nim odbijać. Więc jak widzicie, cały ten temat jest strasznie skomplikowany i religia no jest rzeczą, którą, wiecie, jeśli na chwilę nie będziemy rozmawiać o tej kwestii, że ktoś wierzy albo ktoś nie wierzy, bo to nie o tym jest ten film. A jeśli będziemy mówić o kwestii po prostu większej, bardziej politycznej, jak to na tym kanale mamy w zwyczaju, no to jest ciekawą rzeczą. I Putin mocno wykorzystuje ją do swoich celów. Na poziomie narracji, na poziomie ideologii, na poziomie przekonywania społeczeństwa używa tych narzędzi. Używa ich sam, używa ich za pomocą tego Cyryla. A Cyryl, który latami poddawał się władzy i zyskiwał tym bardzo konkretne rzeczy, obecnie nie idzie mu zbyt dobrze i to może lepiej, patrząc na jego wypowiedzi, który, wiecie, twierdzi, że ofiarom należało się to, co się stało, no bo przecież to one były, wiecie, złe, bo Zachód, zgnizna i tak dalej, więc no wiecie, ta sytuacja jest naprawdę ciekawa. Ale zrozumienie tych procesów i zrozumienie tego wszystkiego sprawia, że lepiej można zrozumieć pewną rosyjską mentalność, lepiej można zrozumieć to, co doprowadziło do różnych rzeczy. Lepiej możemy pojąć to wszystko. Dajcie nam lajka i dajcie nam suba, będzie nam bardzo miło, a nasze filmy będą wam się wyświetlać. Tu jest nasz Instagram, serdecznie go polecamy, a tu jest nasz Instagram gdzieś indziej, bo tu jest nasz inny film, który też serdecznie polecamy. I staramy się starać dla was, jest tu strasznie duszno. Cześć.